ale czad! Cześć i zapraszam Was na trasę z prawdziwego zdarzenia, górską, rowerową trasę MTB numer 801. Przejechałam już 3 km, żeby zacząć właśnie tę pętelkę. Zamierzam też przenocować się w Brunnen, w szopie na sianie. To jest taki rodzaj spania w Szwajcarii, dość rozpowszechniony na wioskach. Opowiem Wam o tym później, ale możecie się spodziewać, że w tym filmie oprócz opowieści z trasy będzie mnóstwo fantastycznych widoków i dla mnie to będzie test mojego nowego roweru elektrycznego, górskiego, który już trochę pojeździł ze mną, prawie 400 km, ale jeszcze nigdy nie byliśmy na takiej prawdziwej trasie MTB. Serdecznie zapraszam na film. Zanim zacznę swoją rowerową wycieczkę, zostawiam rzeczy, żeby jechać na lekko i poczuć, co ten rower potrafi. Dzisiejszy nocleg też myślę, że będzie dość interesujący, bo nie jest to ani hotel, ani hostel, tylko będę spać w szopie na sianie i w Szwajcarii jest to dość popularne na wioskach, że można taki nocleg zarezerwować. Mniej więcej cena waha się od 20 do 50 franków, w tym oczywiście zazwyczaj jest śniadanie, czasami nawet kolacja, produkty lokalne, więc na pewno będą sery, mleko. Tutaj też widzę, że sprzedają owoce. Tak więc zostawiam rzeczy, będą bezpiecznie czekać, a ja lecę na trasę. To właśnie chodzi. W takich momentach, gdybym miała zwykły rower, na 100% nie dałabym rady wjechać, a tak włączam turbo i tak muszę mocno machać, ale przy okazji jestem w stanie podziwiać te widoki i na zwykłym rowerze to chyba musiałabym oglądać razem z Wami później film, a tak widzę na żywo i strasznie się cieszę, że pozwoliłam sobie kupić ten rower, bo miałam ogromne obawy, ponieważ to jest bardzo droga rzecz. Nigdy sobie takiej drogiej rzeczy nie kupiłam i musiałam odpalić pieniądze ze swoich oszczędności, ale myślę, że było warto. Warto było się przekonać, że też czasem można sobie coś kupić droższego, jeśli budżet na to pozwala, bo też wcześniej z tym miałam problem, ale widzę, że jeżeli kupujemy coś, z czego korzystamy, co daje nam frajdę, to przecież po to są te pieniądze. Rower zawsze mogę sprzedać, co prawda o niższej już wartości, ale w razie czego, gdyby był jakiś kryzys, to pieniądze mogą do mnie wrócić, ale póki co frajda z roweru jest ogromna i myślę, że takich tras jeszcze sporo przede mną i pewnie również przed Wami, dlatego że nie omieszkam wziąć ze sobą kamery. Kolejna frajda, bez dwóch zdań, to jest wyprzedzanie, możliwość wyprzedzania tak naprawdę. Po raz pierwszy w życiu ludzi w obcisłych getrach, bo ja na rowerze jestem dość słaba i pod górę na zwykłym najzwyczajniej w świecie nie przepadam.
A teraz nie dość, że bardzo mi się podoba, to jeszcze mogę ich wyprzedzać. Co prawda wielu z nich nie lubi osób na elektrykach i ogólnie znajdzie się sporo przeciwników i takich, którzy powiedzą, że się nie liczy. Ale myślę, że moja mokra koszulka, moje tętno i to, że jest z tego przyjemność, są dostatecznymi dowodami na to, że nie mają racji. I myślę, że jeśli spróbujesz jazdy na elektryku, to jest szansa, że nawet z takiej osoby totalnie przeciwnej, czując tą zabawę, czując tą radość, może zmienisz zdanie. Spojrzałam właśnie na zegarek i to jest mój 13 kilometr, nie licząc tych pierwszych trzech na początek trasy, kiedy jadę cały czas pod górę. Zatrzymałam się tylko raz, żeby nagrać parę ujęć przy owcach i zmienić ustawienie kamery i jej umiejscowienie. I patrząc na to, że już minęłam z pięciu rowerzystów, którzy muszą po drodze odpoczywać, to widzę, jak zmienia mi się zasięg i jak te wycieczki mogą wyglądać na rowerze. Jedyny taki minus, no to jazda pociągiem, dlatego że zazwyczaj będę jeździć w weekendy, wtedy, kiedy nie mam żadnej pracy na tygodniu i ludzi jest sporo. Często, gdy są miejsca rowerowe w wagonie, można tylko wstawić dwa rowery i nie zawsze da się zarezerwować to miejsce. Więc albo się wsiądzie z tym rowerem, albo nie, jest taka możliwość, więc lepiej jest przychodzić wcześniej na pociąg, ale jeżeli mamy przesiadki, to jesteśmy uzależnieni od tego czasu rozkładowego, więc niewiele można tutaj zrobić. Dzisiaj jeszcze trafiłam na jakiś event tu w okolicy, więc pociąg był naprawdę zawalony, ale całe szczęście mój rower się zmieścił, a powrotna droga będzie wyłącznie na rowerze, dlatego że stąd do domu mam około 90 km, więc mając nocleg i możliwość naładowania baterii do pełna, nie boję się tego dystansu, tylko po śniadaniu, myślę, że w jakieś 5-6 godzin z przerwami będę już w domu i ta weekendowa przygoda dobiegnie końca. Jak tylko dojadę do tego miejsca, które jest najwyżej, to zrobię sobie przerwę na jedzenie. I no niesamowite jest to, jakie możliwości daje ten rower. Mimo że ja już przejechałam na nim, tak jak mówiłam, już prawie 400 km, to jeszcze tak długo pod górę na nim nie cisnęłam. I no jest fantastycznie. Jestem zmęczona, jestem cała mokra, ale jadę i nie muszę się zatrzymywać, podziwiam widoki. No a sama trasa to przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Jest przepięknie. Czas na przerwę. Największe przewyższenia za mną. Mam już na liczniku 21 km. Tutaj mam widok na krowy i na przepiękną górę za mną, więc zaraz się odwrócę i będę sobie jeść w tamtą stronę. Paczka orzechów, mam hummus, bułkę i potem zjadę już, jak zrobię całą pętelkę, na obiad do miasta i zacznę Wam pokazywać też, co się dzieje właśnie na moim miejscu noclegowym, plus pokażę Wam miasteczko, ale jeszcze teraz przede mną mały wjazd, a potem będzie dużo z górki, czyli największa zabawa na rowerach górskich. Ja jeszcze się trochę boję tak puścić i całkowicie bez hamulców zjeżdżać na pełnej w dół. Trochę już tego strachu udało mi się przezwyciężyć, ale jeszcze to jest sport,
do którego mam respekt. Trochę już się lepiej czuję z tym rowerem. On jest trochę inny niż taki zwykły. Po pierwsze ze względu na to, że jest bardzo szeroka kierownica, więc ten rozstaw rąk jest inny. Jak to rower górski, pozycja jest taka bardziej do przodu. I elektryk waży swoje. Ten waży około 27 kg, także też spory potwór do opanowania przy zakrętach. Jest lepiej. Włączę teraz kamerę z takiej mojej perspektywy, jak to wygląda, jak zjeżdżam w dół, więc myślę, że też poczujecie ze mną odrobinę adrenaliny. A jednak będzie jeden odcinek, gdy prowadzę, bo aż mi się kręciło koło, nie da rady. Całe szczęście ten rower ma taką asystę przy prowadzeniu, bo nie wiem, czy ja bym go tu wtargała z jego wagą. Także naciskam przycisk asystenta przy chodzeniu i lekko podałuję w tempie mniej więcej spacerku. Bardzo pomocna funkcja. Gdybym tylko nie bała się nie naciskać hamulców, to tutaj wjechałabym, ale niestety trochę przyhamowałam i idę tak jak ludzie bez silników. Widoki nieziemskie, naprawdę. Chociaż to wciąż ziemia. Góry niesamowite. Zostało już niewiele pod górę. Druga część trasy będzie całkowicie, jak to mówią, z górki. Brama. Brama oczywiście chroni krowy, żeby nie uciekły z pastwiska. Dlatego trzeba za sobą zamykać. Tak samo jest na pieszych szlakach, tylko nie trzeba otwierać bramy, tylko są takie kołowrotki, a że to jest typowo rowerowy szlak, to raczej trzeba niestety zejść z roweru, otworzyć, zamknąć i jadę dalej. Ale trzad! Trochę się boję cały czas, ale jest mega. Czuję, że to jest niebezpieczne, więc naciskam hamulce. Ale chyba muszę teraz się zatrzymać, bo tak się zrobiło stromo, że nie daję rady wytrzymać tego napięcia. Dobra, udało się zahamować. Przede mną traktor. Więc i tak bym musiała, nawet gdybym się nie bała. Wow! Ten zjazd to było coś. Jeszcze trzęsą mi się ręce od naciskania hamulców, bo nie potrafię puścić, ale też myślę, że to byłoby nierozsądne tutaj, bo jednak to podłoże było takie luźne. I mimo, że mam szerokie opony, dobry bieżnik, to ten rower tak dość pływał. Ja też nie mam dużego doświadczenia i no czuję, adrenalinka po prostu uderzyła, taki zastrzyk, że kosmos. Ferraty przy tym to naprawdę pikuś. Czuję, że powinnam chwilę odczekać, uspokoić się i dopiero dalej w dół. To są prawdziwe emocje. Mocne to było. Na uspokojenie teraz krówki i piękny widok nieruchomo. A zaraz będę śmigać tędy. Tutaj już nie jest tak ostro, ale będą zakręty. Myślę, że to był najtrudniejszy odcinek. Tak mi się wydaje.
teraz chwila oddechu. Jest dość płasko, a nawet lekko pod górę, ale największy zatrzyk adrenaliny już za mną. Niezłe to było, ale chyba nie byłam do końca świadoma, na co się pisze. Jeździłam już po górkach i miałam takie mocne zjazdy w dół, ale nie takie, które trwają po 10-15 minut. Także no tutaj mam jeszcze dużo do potrenowania. Chciałabym się w przyszłości umówić może na jakąś lekcję z instruktorem, żeby trochę lepiej nauczyć się balansować tym rowerem, ale myślę, że samo to, że jestem cała bez upadku, póki co rower też nie ma żadnych szkód, nie musiałam zmieniać opony, to znaczy nie musiałam zmieniać dętki. Już kilka takich prób podjęłam, więc wydaje mi się, że poradziłabym sobie, chociaż miewam problemy, żeby podważyć oponę. Ten odcinek też był mocny, ale tutaj już się trochę rozluźniłam, dlatego że podłoże było mniej kamieniste, także teraz trochę się zabawiłam, nie powiem. Została mi już końcówka do miasta, dosłownie ze 2-3 km, także wyłączam chwilowo kamerę. Widzimy się już w miasteczku Brunnen, tam wybieram się do sklepu, żeby sobie zrobić jakiś obiad na szybko, bez gotowania. Pokażę Wam miasteczko, a potem będę opowiadać, jak wygląda i na czym polega taki nocleg w gospodarstwie na sianie w stodole. Już się dogadałam z panią, że to będzie moje legowisko, takie prywatne. Tutaj jeszcze są piłkarzyki, rano jest śniadanie podawane przy tym stole. Tutaj jest druga prywatna taka kabina, pokój, nie wiem jak to nazwać. Tutaj jest, są koce, ja mam swój śpiwór, jest lodówka, taka mini łazienka, można sobie umyć zęby i trochę się odświeżyć, jest czajnik, kawa, herbata, zimne napoje. A tuż za mną na tej dużej przestrzeni będzie spała duża grupa, prawdopodobnie 10 osób. Zarezerwowała sobie całą tą część, więc fajnie, że w ogóle mi się udało znaleźć nocleg. Póki co jest tutaj strasznie gorąco, więc myślę, że w nocy pewnie zwykłe prześcieradło przy takiej ilości osób będzie wystarczające. Taki nocleg tu konkretnie kosztuje 25 franków ze śniadaniem, czyli to jest jedno z tańszych opcji, jakie możecie znaleźć w tym kraju. Czasami nawet kempingi bywają droższe, jeżeli macie samochód, bo płaci się osobno za osobę, za namiot, a tutaj 25, będzie pyszne śniadanko, dlatego że będą lokalne produkty, będą sery, będzie mleko i owoce. Zobaczymy jeszcze co więcej, bo to tylko widziałam na zdjęciach. Jestem tylko ciekawa, czy będzie mnie swędzić skóra, bo jest to jednak szopa, jest tutaj słoma, co prawda bez zwierząt i jest tu naprawdę czysto. Rano jak tu przyszłam zostawiać rower, to wszystko było zamiatane, wycierane, więc myślę, że jeżeli nie będę dotykać tej słomy, to się okaże całkiem fajną przygodą, ale to powiem Wam już jutro rano, a teraz zapraszam Was na spacer po Brunnen. We'll be right back.
ten zlew oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie dostępna toaleta. Są tutaj prysznice i kibelek. Także zwyczajna, ładna łazienka też jest, mimo że śpię w szopie. Niezła mi się ekipa trafiła w tej szopie. Nie chcę ich nagrywać, bo to jest trochę do wiocha. Ludzie po prostu sobie spędzają czas. Weekend. Przyjechali tutaj ekipą, grają w karty, grają na harmoniach swoich, takich ze swojego regionu. No i jest bardzo wesoło. 3 kraty piwa i chcieli mnie uczyć grać w karty, ale poszło na spacer, bo tam jest dość intensywnie, ale fajnie zobaczyć, jak inaczej trochę ludzie spędzają czas. Tuż nad tą stodołą, w której śpię, jest klasztor ogromny, z takim widokiem, że aż pozazdrościć. Ale sam budynek klasztorny niesamowity i ciągle tutaj śmigają zakonnice. Jak jechałam na początku rowerem i właśnie ciągle jakieś zakonnice szły, to nie wiedziałam, o co chodzi, ale klasztor wszystko wyjaśnia. Budynek bardzo ładny. Rozłożone. Atmosfera wesoła. Pokażę wam, jak się reszta rozłożyła, jak to wygląda w środku. Niektórzy po prostu rzucają swoje śpiwory na siano, niektórzy biorą koce, tak jak ja pod spód, a niektórzy w ogóle tylko na kocu i pewnie nie będą się przykrywać. A to jest mój kącik, rower. I tutaj na szarym końcu rzuciłam już śpiwór, jest kocyk. Dobranoc. Jestem już gotowa do drogi, ale jeszcze powiem wam, jak się tutaj spało i jakie było śniadanie. Jeżeli chodzi o noc, to naprawdę nie spodziewałam się, że można się tak wyspać. Ta słoma się pięknie dopasowuje, kocyki są wielkie, więc nie ma się kontaktu ze słomą, nic nie swędziało, w nocy nie latały żadne myszy i wyspałam się lepiej niż w jakimś hotelu. Jestem bardzo zadowolona i myślę, że 29 franków ze śniadaniem, które było przepyszne, był świeży chleb, chałka, musli ze świeżymi owocami, mnóstwo serów, masło, kawka, mleko, herbata, czego chcieć więcej. Cena myślę, że bardzo atrakcyjna i często takie shopy znajdują się w takich super miejscach wypadowych w Szwajcarii, także możecie sobie poszukać. W opisie napiszę wam, jak się nazywa taki typ po niemiecku spania, żebyście mogli to sobie to łatwiej odnaleźć, a ja lecę przede mną prawie 80 km do domu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał. A ostatnia minutka, dwie minutki filmu to będą widoki z mojej trasy do domu. Mam nadzieję, że rowerowe filmy też wam przypadną do gustu, bo myślę, że patrząc, jaką frajdę daje ten rower, to nie będzie ostatni film. Wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.